Siemanko, jak widzicie, kładzik jest wystawiony, zestaw narzędzi do odpalania już jest. Nie ukrywam, żeśmy go już odpalili, odpaliliśmy go i jest problem. Problem z gaźnikiem. Mimo czyszczenia w myjce nie pomogło, bo nie masz jakieś tam twarde osady jeszcze gdzieś tam w kanałach pozostawały, które za pierona się nie chcą prawdopodobnie wyczyścić, no i przez to jest problem z wolnymi obrotami. Posprawdzałem, raczej lewego powietrza nigdzie nie ciągnie. Nie ciągnie nigdzie lewego powietrza, są nowe uszczelki podrabiane. No i raczej tutaj lewego powietrza nie ciągnie. Ale niestety jest problem. Trzeba będzie gaźnik wymienić na większy, bo to jest od 50, to tak samo sam gaźnik od siebie robi problem. No, na podwórku tu się kawałek przejechałem. Śmieszna zabawka. Mi się wydaje, że to 50 to jest wystarczająca silnik do tej ramy, a 110 to jest troszeczkę za dużo na każdym biegu, jak się siedzi na tyle, wyrywa na koło. Ojeju, jeju, jeju. No tak wam powiem. Tu ma chyba 3 biegi. Trzy biegi ma. No jeździłem tylko na jedynce. No i też przez gaźnik strasznie są muły i to wszystko i tu jest ten problem, że no, na obroty to tak nie wchodzi jak powinno. Jest taki lag. No nie ukrywajmy, ten gaźniczek nie wyrabia. No, silnik też nie jest w za dobrej kondycji. Kopci. Olej bierze. No ale cóż, cóż poradzimy. Cóż poradzimy, no. Tak właśnie jest. Tutaj mój asystent podpina sprzęta. Zrobię z wolnym tempie, żebyś miał, wiesz, na nagranie. Przyłóż tak fajnie. Ale nie da rady, nie, tutaj nie ma co zwolnionego tempa dawać. Ej, nie muszę zwolnionego tempa dawać, bo to samo od siebie, nie? Uwaga, włączam moc. Włączamy moc. Jest już moc. A jest w ogóle ten? Jest. Próbuj chytać maszynę. Działa! Chodzi! Strasznie długo schodzi z obrotu. To gaźnik. Przez gaźnik same problemy. Dobra, trzymaj, nagrywaj. Chcesz to się przejeść? Nie, mogę się zabijać. Ciągnie ci nogę, jak się zabijesz. Trzymaj. Jedziemy, sprzęt. Ja, dawaj, okej. Yeah. Kurwa, poleciał w auto, czy co? O! Moc jak moc. Ważne, że ma moc. Ej, pokazał jak się na kładzie 110. 110 porwała. I teraz do Jelenie Riders. Popierona tu wkładać 140 pojemności. 110. Skrócić tam tego kłada i na 110 pojeździ, nie? No.
to nie trzeba pan. Nie trzeba nic, o. Wystarczy, wsiądziesz bardziej z tyłu i samego, kurde, podnosi. Takie akrobacje wykonuje. Ja tylko naciskam nogą, czekaj. Stuntuję, na kładzie 110, czekaj. No i nie trzeba nic za bardzo. No. Wystarczy nogą nacisnąć. No i tak to właśnie takim tanie. A czekaj, bo ja mu przelejemy paliwo. O, na tą połówkę. Może jeszcze odpalę. Może jeszcze postuntujemy troszeczkę. Nie, to powiem ci, że to jest niebezpieczne trochę. Panie, daj mu! Daj mu! Ja pierdolę. Zniknął! Ej, kurwa! Czekaj. Odsłoń. Wiem, Połamałeś tuję! No, jak mówię... Ej, to jest trochę niebezpieczny sprzęt. Nie uczcie się tak. Nie wjeżdżajcie w tuję. Nie warto. Nie, z tyłu jest za dobra przyczepka. O, ciepły. A to co? Słowa podsumowania. Jeździ. Dobrze, że to nie ma pełnej mocy. Bo jak się zaczyna jakiś zakręt, to on chce jechać prosto. Wiesz, co bym tutaj stuningował? Wszystko. Nie, pierdolnąłbym ze dwa pusaki tutaj naprzód. To mnie jechało. Byłoby naprzód, żeby dało się tym skręcać, bo z tyłu jest oponka o bardzo dobrej przyczepności. Jak widzieliście, tutaj chciałem skręcić i pociągnął mnie prosto. No i niestety tak bywa. Więc cóż, chcecie więcej? No niestety tego kładę. Łapka w górę i w dół. Nie chcę więcej. Nie, teraz niestety tego kładę będę oddawał. Żeby nie było dowodów zbrodni. Ups. O. No ale
Ja widzicie, jeździ, poli. Problem jedynie z gaźnikiem. Gaźnik coś nie chce zrobi. No i będzie to jeździć. Łapeczka w górę. Sub, dzwoneczek. Komentarz. Trzymajcie się, czoł. A może jak dobrze pójdzie, odpalimy mojego kłada. No. Powiem wam, że śmieszna, fajna jazda na tym jest. Chociaż w tym akurat wypadku tutaj między kołami to ja nie mam za dużo miejsca na nogi. Daj nogę. No jest parę, no, z 5 cm. Jak troszeczkę pięto zawadzę, to mi tak wciąga, o tak. Wciąga mi do tyłu. No niestety. Więc na tym kładzie jest możliwe, żeby sobie kołem nogę najechać, więc z tym trzeba uważać. Ale poza tym, że takie ospuntowanie, aby to miało pełną moc, no to powiem wam, że to samo od siebie wyrywa z koło, nie? Idealny balans. O, idealny balans. Nie siedzenie od tego, dlatego to tak jest. No. Dobra, kończymy. No. Ja się z wami żegnam, więc widzimy się w kolejnej produkcji pana MRF-a, więc na razie, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.